Żłobków i klubików dziecięcych sprawujących opiekę nad maluszkami poniżej trzeciego roku życia jest w suwałkach kilkanaście. To, że takie placówki wyrastają w mieście jak grzyby pod deszczą, świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na tego rodzaju usługi. Odpowiedzią ma być kolejny, czwarty już żłobek miejski. Aktualnie działające w Swałkach jednostki publiczne sprawują opiekę nad ponad 300 osobową gromadką najmłodszych mieszkańców. Niebawem powstanie czwarta placówka, która zaoferuje aż 123 miejsca. Nowy żłobek samorząd zamierza utworzyć w dawnym przedszkolu przy ulicy Nowomiejskiej 10. Teraz działa tam poradnia psychologiczno-pedagogiczna. W niedalekiej przyszłości wielu spośród jej etatowych pracowników zgodnie z nowymi przepisami będzie wykonywało swoje obowiązki bezpośrednio w szkołach, więc instytucja nie będzie potrzebowała obszernej siedziby. Teraz zajmuje budynek łącznej powierzchni przekraczającej 900 m2. Pracownicy poradni, ci, którzy nie będą musieli wykonywać swoich zadań bezpośrednio w szkołach, z pewnością zmieszczą się w kamienicy, która jeszcze niedawno była galerią profesora Strumiły, uważa rzecznik prezydenta Suwałk Kamil Sznell. To między innymi z tego powodu chcemy wyremontować ten obiekt, korzystając ze wsparcia rządowego na odnawianie zabytków, mówi. I dodaje, że to, czy wsparcie zostanie pozyskane, w żaden sposób nie wpłynie na decyzję o utworzeniu przyszłego żłobka na osiedlu Północ. Środki na adaptację budynku przy ulicy Nowomiejskiej miasto chce pozyskać z programu Maluch Plus. Zgodnie z założeniami tego programu, każdy samorząd ma zagwarantowane środki na taki cel, wynikające z opracowanego algorytmu. Niedawno została ogłoszona kolejna edycja na lata 2022-2029. Według wyliczeń, miasto może pozyskać na stworzenie żłobka ponad 6,5 miliona złotych i zamierza o te pieniądze się starać. Do końca bieżącego tygodnia wniosek trafi do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zapowiada Czesław Rankiewicz. Jeśli zamiary zaowocują czynami, w suwalskich publicznych żłobkach liczba miejsc sięgać będzie niemal 450.